Siema, siema, Tajtory, witajcie w kolejnym odcinku i dzisiaj porozmawiamy sobie o codziennych prezentach, ale nie tych prezentach z okazji świąt, które mamy tutaj, na przykład tą odznakę z tęczą i tak dalej, że dostajemy je codziennie do 26. Chodzi mi o te codzienne prezenty, które będziemy dostawali przez cały rok, przez 365 dni. I na przykład jedni dostają zwykłe prezenty, czyli tak jak ja tutaj 10 punktów mocy. A są też osoby, które dostają mega prezenty, jackpoty, takie ulepszone. I na przykład jakby były to punkty mocy, to nie dostaliby ich 10, tylko aż ty. No właśnie, dużo większe sumki i to są też inne takie prezenty. I ja powiem wam dzisiaj, jak po prostu dostawać takie jackpoty, jak mieć codziennie lepsze nagrody w sklepie i jaka jest na to szansa. Pokażę wam też wszystkie nagrody, jakie to mogą być dokładnie. Więc to jest bardzo ważne i oglądajcie to od początku do końca. I możemy się umówić tak, że jak wbijemy tutaj 2000 łapek w górę, to do końca grudnia codziennie będę wam wrzucał jakiś odcineczek. Moim zdaniem spoko deal, więc kto może, to lajkuje, jeśli chcecie dużo odcinków. I bardzo możliwe, że jak wyjdzie nowy karnet zadymiarski, ten nasz 16 sezon, to zrobię dla was konkursik na niego, że będziecie mogli go wygrać u mnie za darmo, ale tylko subskrybenci go będą mogli wygrać, więc już teraz polecam wam subskrybować mój kanał, żeby tego nie przegapić. Ważne jest też to, żebyście subowali z dzwonkiem, to wtedy w ogóle nic nie przegapicie. I jak chcecie, żebym przybył wam serducho, to napiszcie mi w komentarzu, jaką wy dzisiaj dostaliście codzienną nagrodę, codzienny prezent. Ale dobra, na wstępie tego filmu chciałem powiedzieć, że większość informacji dowiedziałem się dzięki filmowi Lukasa Brawlsa, czyli zagranicznego niemieckiego youtubera. Link do jego kanału dam wam w opisie. No i zacznijmy sobie, mordeczki, od tego, że jest mnóstwo różnych tych podstawowych prezentów. Nie jackpotów tych lepszych, tylko te podstawowe, które też codziennie możemy dostawać. No i pierwszy z nich to są token Doublersy. Tutaj mamy akurat taką liczbę tych token Doublersów i jest to, mordeczki, 60. No nie oszukujmy się, nie jest taki specjalny prezent, nie jest to nic specjalnego i jakoś bardzo bym tego nie chciał dostawać, ale no zawsze coś. I też te token Doublersy możemy dostać w podwojonej ilości, czyli 120 token Doublersów, czyli to zależy, ile ich dostaniemy, ale to są cały czas te zwykłe nagrody, więc to nie jest nic specjalnego, więc też za tymi token Doublersami, nawet jak jest ich 120, to jakoś bardzo nie przepadam. Lecimy sobie dalej. Kolejny prezent zwykły, który możemy dostać codziennie, to jest 15 końców, 15 monet. No nie oszukujmy się, jest to bardzo mało, jest to chyba jeden z gorszych prezentów, więc no szału, jak widzicie, widzowie, nie ma. Niestety, tyle monet można dostać. Ale lecimy sobie dalej i zwróćcie uwagę, mogą być też kredyty. Możemy dostawać codziennie kredyty. No i na przykład może być ich 5. To jest no dosyć mała ilość, lecz zawsze coś, zawsze takie kredyty są. Lecz w tych zwykłych prezentach można dostać też troszkę więcej kredytów, a jest ich 30. Więc jak na zwykłe prezenty spoko, ale no i tak nie jest to jackpot, a my byśmy chcieli więcej jackpotów dostawać. Więc oglądajcie do końca, bo o tych jackpotach, czyli ulepszonych prezentach, gdzie dostajemy dużo więcej tych nagród, powiem wam zaraz, jakie są na nie szanse i jak właśnie je dostawać codziennie w sklepie. Kolejne ze zwykłych nagród są powerpointsy, czyli punkty ulepszenia, punkty mocy do zadymiarzy. I można ich dostać albo 10, to jest ta najbiedniejsza, najsłabsza wersja. No i w tych podstawowych prezentach możemy dostać ich też 50. To już jest troszkę lepsze, ale no dalej jest to podstawowe, więc nic specjalnego. Chociaż no takie 50 nie jest jeszcze najgorsze, zawsze to coś, wiadomo, można sobie już powoli ulepszać. I co ciekawe, jeśli chodzi o te punkty mocy, to jest jeszcze jedna opcja w podstawowych, są aż 3, tylko w punktach mocy tak jest. No i można ich czasem dostać 60, też nie jest to dużo, nie jest jakoś więcej od 50 dużo, aczkolwiek to zawsze coś, 60 takich punkcików. I to są wszystkie podstawowe prezenty, które możecie otrzymać. I teraz uwaga, przejdziemy sobie do prezentów jackpot, czyli jak piszę wam jackpot na prezentach, to jest to taka ulepszona półka, przemocne prezenty, które są naprawdę gigafajne. Aha, ale zanim do nich przejdę, tutaj w notce właśnie tej nowej aktualizacji pisało, że spośród tych podstawowych, czyli nie jackpotów, tylko tych podstawowych, możemy dostać jeszcze chromatyczne końsy, ale tych chromatycznych końsów podstawowych jeszcze chyba nikt nie dostał, nie widziałem takiego screena, więc albo to jest bug, albo no po prostu jeszcze nie widziałem takiego screena, ale też są możliwe według gry. No więc dobra, wróćmy już do tematów jackpotów. Pierwszą taką o wiele lepszą, ulepszoną nagrodą jest, mordeczki, 50 właśnie chromatycznych punktów i to jest jackpot. Takie coś można normalnie dostać i ja powiem wam szczerze, coś takiego miałem. W pierwszy dzień na moim drugim koncie miałem 50 właśnie tych chromatycznych kredytów w jackpocie w sklepie, na mnie czekało. Pierwszy dzień po aktualizacji coś takiego miałem, więc naprawdę giga spoko i byłem z tego bardzo zadowolony, że takiego jackpota dostałem. No i jest to mega, mega dobry wynik, nie? Swoją drogą napiszcie mi w komentarzu, czy wy już mieliście jakiegoś jackpota po wyjściu aktualizacji do odebrania, bo uwierzcie mi, że to jest rzadkie. A jak to jest rzadkie, to powiem wam zaraz, w dalszej części. Ale kolejny jackpot, który można dostać, mordeczki, to jest 300 punktów mocy. To też jest spora liczba. No co jak co, 300 punktów mocy, za to już możemy sobie ulepszyć na danej mocy zadymiarzy niektórych, więc naprawdę fajna rzecz. Nie jest to mało i no można to z chęcią przygarnąć oczywiście. Ale jeszcze wróćmy na chwilę do tych 50 chromatycznych punktów w jackpocie, które można zdobyć. Nie wiem, czy wiecie, widzowie, ale jeśli zdobędziemy już tych chromatycznych punktów 500, no to możemy sobie odblokować jakiegoś nowego chromatycznego zadymiarza. A my dostajemy ich 50 na przykład za jeden dzień za zalogowanie. To jest bardzo dużo. 10% całego tego chromatycznego zadymiarza. Więc jakbyśmy jeszcze tak dostali 9 razy
razy, takie 50, żebyśmy mogli za darmo sobie odblokować chromatycznego zadymiarza. Dlatego te nagrody są takie ważne i warto codziennie wchodzić do Brawla i je odbierać. Kolejny jackpot to są monety. Jeśli chodzi o monety, w jackpocie można dostać aż 600. 600 monet też spora liczba, naprawdę fajne. Dzięki temu możemy sobie czy to ulepszyć zadymiarza, czy to zbierać właśnie na jakieś skiny, na przykład za monety, czy coś w tym stylu. Spoko to wygląda, widzowie. 600 monet, jak traficie w jackpocie, jest fajne. Zresztą każdy jackpot, jak go traficie, to jest spoko, więc no nie ma co narzekać, jak go ujrzycie. I uwaga, mamy jeszcze dwa ostatnie jackpoty i one obydwa dotyczą niechromatycznych kredytów, tylko tych zwykłych kredytów, tych niebieskich, które możemy sobie wymieniać na wszystkie inne postacie niż chromatyczne. I pierwszy właśnie z tych jackpotów to 50 tych punkcików. Można dostać 50, no to już jest też fajny wynik, mordeczki, musicie przyznać. Naprawdę mocna rzecz i trzeba się z tego cieszyć, jak coś takiego traficie. Ale jest jeszcze mocniejszy jackpot, jest to aż 90 kredytów, czajcie? 90 kredytów w jackpocie, to akurat robi wrażenie. No i jak to traficie, też będziecie mieli wielkiego farta, jeden z lepszych takich, no, trafów, śmiało to można powiedzieć. Ale najlepszy chyba jest ten właśnie chromatyczny jackpot, jak go traficie. Lecz jak już w ogóle traficie jakiegoś jackpota, to jesteście dużymi szczęściarzami. Ja wam powiem, że mam 3 konta i codziennie odbieram na nich te darmowe prezenty. I tak się składa, że tylko na jednym z moich kont od wyjścia update'u raz miałem jackpota. I było to moje drugie konto i tak jak wam mówiłem, były to te chromatyczne punkty 50. Więc moim zdaniem spoko traf, ale troszkę mało, nawet na głównym koncie nie miałem. Dajcie mi znać koniecznie w komentarzu, czy wy mieliście jakiegoś jackpota, bo jestem totalnie ciekawy, czy mieliście farta, czy nie. Jeśli tak, to wam zazdroszczę. I teraz pytanie. Ile jest gdzieś procent szans na to, że dostaniemy jackpota w naszym sklepie, jak wejdziemy sobie na przykład jutro? Nie ma takiej oficjalnej informacji od Supercella, którą by mieli podać, aczkolwiek przeliczając to wszystko i patrząc na to, jak inni gracze mniej więcej co jaki czas to trafiają, to wychodzi gdzieś od 1 do 3%. No więc nie jest to łatwe, jak widzicie, i można powiedzieć, że dostajemy to średnio tak, nie wiem, 2 razy w miesiącu, coś takiego, 2-3 razy, nie? Tak według wyliczeń. Chyba że ktoś ma większego farta, oczywiście można dostawać tego więcej. Wszystko zależy od szczęścia, ile po prostu wam dropnie. No życzę wam powodzenia, mordeczki, żebyście tego jak najwięcej trafiali. Myślę, że w miarę jasno wam to wytłumaczyłem, a teraz zasłaniam wam kamerką to, ile mam dokładnie chromatycznych końców. I chcę wam pokazać ciekawą rzecz. Widzicie, mam ich 90. Teraz sobie w nie kliknę i wyskakuje nam, nie wiem czy o tym wiedzieliście, że jest ich maksymalna ilość. Nie można mieć więcej chromatycznych końców niż 5000. Oczywiście to jest wielka liczba i mało kto ich tyle zbierze. Ale jakbyście jakimś cudem ich tyle mieli, no to już więcej nie będziecie mogli zebrać. Więc lepiej je na coś wydajcie, jak już tyle będziecie mieli. No bo wtedy nie będziecie mogli zbierać kolejnych. Taka ciekawostka, ja o tym się niedawno dowiedziałem, że nie można mieć więcej niż 5000 chromatycznych kredytów. Ale lecąc dalej, mamy teraz zimę. Jest dużo śniegu za oknem. I zobaczcie, co ktoś wrzucił na Reddita, jakie zdjęcie. Widzimy tutaj na śniegu dwie maskotki Spike'a. Sakura Spike i zwykły Spike. I Sakura Spike chyba trafiła go śnieżką, bo ten Spike jest taki dosyć mocno ośnieżony. Cały w śniegu, biedny. Kurczę, niech ta osoba weźmie go szybko do domu, da jakąś herbatkę, bo no zaraz nam zamarznie ten Spike. A teraz chcę wam pokazać wielkiego szczęśliwca. Mieliście kiedyś taką sytuację, że gracie sobie gierkę, nawalacie kogoś, tak go fajnie trafiliście, ale zostało mu tylko i wyłącznie 1 HP. Jedno życie mu zostało i przeżył. Ja pierwszy raz coś takiego widzę i szczerze nie miałem takiej sytuacji. Miałem takie akcje, że ktoś miał tam z 5 HP, z 4 HP czy coś takiego, ale 1 HP, no to jeszcze nie widziałem, szczerze, nie? A tutaj na screenie coś takiego jest pokazane. No chłop miał dosyć mocnego farta, trzeba przyznać, ziomeczki. A, no i jeszcze ciekawa rzecz. Ostatnio mieliśmy Mistrzostwa Świata, finał. Argentyna z Francją. Zwyciężyła Argentyna, Leo Messi i dostali piękny puchar Mistrzostw Świata Mundialu. Ale słyszałem, że ten puchar zabrał im Mortis. Zobaczcie, ten oto Mortis, widzowie, podrąbał Messiemu puchar i sam trzyma go w ręce i świętuje. Więc trzeba złapać tego Mortisa i oddać pucharek dla Messiego, bo zobaczcie, jaki cwaniaczek. Oczywiście żartuję, ale no, tak na koniec miłym akcentem chciałem zakończyć ten film. Mam nadzieję, że wam się podobało i że dobrze się oglądało i że dowiedzieliście się z tego filmu wielu ciekawych rzeczy. Docencie to łapką w górę i subikiem, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, po więcej takich ciekawych filmów, żeby ich nie przegapić. No i widzimy się w następnych właśnie odcinkach. A, jeszcze wbijajcie mojego Instagrama Toriety. Każdy, kto mnie zaobserwuje, to postaram mu się polajkować jakąś foteczkę. Więc do zobaczenia wszystkim, trzymajcie się, hejo!